Cześć Wam, tu Wąski, witam Was na Wąskim kanale. Dzisiaj mamy 8 listopada 2016 roku wybory w Stanach Zjednoczonych. Pytaliście o to, wielu z Was pytało o to, o co chodzi w tych wyborach, jak działa ten system i o co chodzi w tych nieszczęsnych głosach elektorskich. Spróbuję Wam jak najszybciej i jak najprościej wytłumaczyć w taki sposób, żebyście jeszcze dzisiaj, w dniu wyborów, wiedzieli o co chodzi. Jest coś takiego jak Kolegium Elektorów Stanów Zjednoczonych. Każdy stan ma pewną liczbę tych elektorów. W zależności od tego, jaka jest populacja w tym stanie, większe Stany, w sensie populacji, demografii, ma większą liczbę tych swoich elektorów. E, tak naprawdę jest to liczba równa z wysłannikami do Izby Reprezentantów, czyli Izby Niższej Kongresu Stanów Zjednoczonych. W Kalifornii, która jest chyba największym stanem pod względem populacji, 38 milionów osób, czyli tak naprawdę tyle co cała Polska, jest tych głosów elektorskich na przykład 55. Ale są też stany specjalne, takie jak dystrykt Kolumbia, najmniejsze ze stanów, który nie wysyła swoich delegatów do Izby Reprezentantów, ale ma swoich elektorów. Taką najmniejszą liczbą elektorów jest po prostu trzech. I takie stany to np. North Dakota, South Dakota, no i właśnie dystrykt Columbia. Ale są też dwa specjalne stany, które trochę inaczej wybierają tych elektorów, ponieważ w wyborach e, proporcjonalnych i są to np. właśnie Nebraska i Maine. I ten system jest taki jak w Polsce, to znaczy jeżeli mamy np. w takim stanie 10 elektorów, to w zależności od tego, która z partii, których z kandydatów danej partii, będzie miał procent, załóżmy, Republikanie będą mieli tych procent 60, to wezmą 6 głosów elektorskich i demokraci 4. W każdym innym stanie jest taki system jowowy, tylko nie mylcie go z systemem jowowym Pawła Kukiza, ponieważ jest to kompletnie, to nie jest takie, na przykład w Kalifornii jest podział na jeszcze niższe okręgi na przykład jeżeli jest tych 55 elektorów, to jest 50, 500, nie wiem, Kanty i, i tak dalej, chociaż mógłby ten system przejść, gdyby chcieli, w sumie byłoby to możliwe. Ale zwycięzca bierze wszystko. Więc w związku z tym, że jeżeli, jeżeli zwycięży w takim stanie jak właśnie Kalifornia, Donald Trump, chociaż bardziej, znaczy, no dobra, to jest demokratyczny, stan, no, wy, wygra Hillary Clinton, bierze 55% e, tych właśnie głosów elektorskich. I tak naprawdę najprościej Polakowi to wytłumaczyć w taki sposób, że jest to pierwsza tura wyborów. I są to wybory pośrednie. Bądźmy szczerzy, to nie jest teoria spiskowa. Demokracji tutaj za dużo nie ma, ponieważ drugą turę. Decydują właśnie głosy elektorskie. Jest to zwyczaj, jest to drugi artykuł, artykuł Konstytucji Stanów Zjednoczonych, który potem miał poprawkę 12 i 23 i jest to właśnie zwyczaj osiemnastowieczny. wieczny Tak, jest to system osiemnastowieczny, wieczny przestarzały system demokratyczny, no właśnie taki mało demokratyczny. Sami ocencie. W Europie w tamtych czasach, w XVIII wieku, były same monarchie. To był nowy system prezydencki, coś po prostu nowego, super, ale nadal społeczeństwo Stanów Zjednoczonych uznawano za plebs, uznawano po prostu za debili. Czas, wtedy, tak naprawdę, wybory wyglądały tak, że nawet no, ludzie nie potrafili pisać czasem i czytać listy, po prostu kto jest kandydatem z, z jego stanu, czy na kogo w ogóle może głosować. Tak naprawdę, wybory. <grym> ustnie się mówiło na kogo się głosuje tak naprawdę. No i w związku z tym, że jest to właśnie ten stary system 18-wieczny, to nie ufano ludziom, uznawano, że ludzie nie mogą za bardzo sami za siebie decydować. No i właśnie mamy system elektorski, bo to elektorzy decydują. Tak jak wspomniałem, jest ich 538. No i teraz, żeby wygrać prezydenturę, potrzeba ich 270. I w tym stanie, w którym wygra dany Kandydat, on przejmuje całą pulę elektorów, ale tych elektorów wybiera partia. Na pulpicie ekranu, w którym macie swoich, pre, swoich kandydatów na prezydentów, na dole jest liczba elektorów z danej partii, czy demokratycznej, czy republikańskiej. I tak naprawdę to właśnie ci elektorzy. Więc to wygląda tak, jakbyście tak naprawdę głosowali na elektorów, którzy potem decydują na was, ale ci elektorzy mogą się wyłamać. I taki kazus jest w tej chwili w stanie Waszyngton, ponieważ tam jest chyba 10 elektorów, 12, przepraszam, 12 elektorów. Z głowy to teraz e, biorę, znaczy jestem pewien, że to jest 12 elektorów i e, jest to stan taki demokratyczny. I w związku z tym, że na przykład gdyby demokraci wygrali tych elektorów, może być tak zwany faithless elektor, to znaczy taki, który nie jest ze swoją partią i on może zagłosować na przykład zamiast na Hillary Clinton, może oddać głos na Donalda Trumpa. Ale e, są za to kary, są za to kary i kara może być na przykład e, odsiadka w więzieniu w najgorszym wypadku, ale to także mogą być kary e, po prostu e, grzywny pewnej, wysokiej czy niskiej. No i właśnie grozi się tym elektorom, że jeżeli nie będą trzymać się tak jak tej odpowiedzialności partyjnej, e, lojalności, no to po prostu będą, będą nałożone na nich kary. I teraz, co się stanie, jeśli nie uzbieramy 270 głosów elektorskich albo gdy będzie remis? No, w tym wypadku prezydenta wybiera Izbę Reprezentantów. Tak naprawdę, głos ludzi i głosy elektorskie wtedy się nie liczą. W Konstytucji w drugim artykule jest cały zapis dotyczący tego, razem z poprawkami, jak ma przebiegać takie głosowanie w wypadku remisu. No i. Po prostu w Izbie Reprezentantów wybiera się prezydenta, a senatorzy wybierają wiceprezydenta. Właściwie to już nie wiem, co tutaj dodać. Wydaje mi się, że to jest wszystko. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, nie wiem, Znaczy, to jest tak, że przez cały dzień głosuje się na tych właśnie elektorów, a koło godziny 7 p.m., 7.00 wieczoru, mniej więcej lokalnego, gdy już zejdą te wszystkie głosy elektorskie, one, ci elektorzy, potem się zbierają, gdy już zostaną wybrani, i głosują tak naprawdę na prezydenta. I oni te swoje głosy wysyłają, czy znaczy wysyłają, to jest takie, pewnie przez internet teraz to się robi, tak, ale jakby kopertą, powiedzmy, wtedy tak to wyglądało, dawno, dawno temu, że po prostu się zasiadała Izba Reprezentantów, czyli Izba Niższa, Izba Wyższa, Senat i, um, i Izba Reprezentantów, czyli cały kongres zasiada i oni po prostu liczą te głosy i w ten sposób dowiemy się prawdopodobnie jeszcze tego samego dnia, kto będzie... 45. prezydentem Stanów Zjednoczonych. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, wpadajcie na naszą grupę Elektorat Wąskiego, piszcie w komentarzach, spróbuję na bieżąco odpowiedzieć na wszelkie wątpliwości. Jeżeli coś było niejasne, piszcie w komentarzach. Mam nadzieję, że wytłumaczyłem to w jak najprostszy, jak najszybszy sposób z możliwych. Głosy elektorskie, wiem, jest to dziwny system, ale ja najprościej wytłumaczyłbym to w taki sposób, że jest pierwsza tura i druga tura. I nie są to za bardzo demokratyczne wybory, ale to zostawiam Waszej opinii. Wpadajcie na wszystkie social media, Instagram, Snapchat. Ja jestem wąski, wąski kanał.